Panie profesorze, pan profesor ma niewiele czasu, od razu uprzedzam, także będziemy się streszać, aczkolwiek chciałabym też zostawić miejsce na państwa pytania. Przede wszystkim bardzo panu dziękuję wszyscy za to, że pan odważył się, co nie jest takie proste. Chciałam też do pana profesora o to popytać, o komentarze pana pracy. Bo potem wcześniejszych z tych nagrań dowiedziałam się, że różne przygody pana spotykają i różne komentarze do pana docierają. Także bardzo, bardzo panu dziękuję. I chciałam zapytać, dlaczego pan idzie pod prąd? Dlaczego pan nie idzie z tym powszechnym nurtem, na przykład razem z ekspertami, których znamy z TVN, panem Chybkim, Gruszczykiem, Kruczakiem. Dlaczego? Czy pan zna opinię tych ekspertów i dlaczego pan swoją drogą idzie? No, witam państwa wszystkich. Miło mi raz tutaj zobaczyć. Że mam krótką, chociaż chwilę możliwości z państwem się tutaj spotkać. Przyznam się, że tych panów nie znam, nie słyszałem nic o nich. Jakieś osoby do mnie wysyłają maile bardzo negatywne i opruwają mnie po prostu, proszę państwa. Ale ja tego nie czytam. Ja sprawdzam tylko pierwsze zdanie i widzę, co tam dalej będzie i to jest... przechodzi do archiwów. To jest kopytowane przez policję, przez FBI. To już jest ich sprawa, co z tym zrobią. Czy miał pan profesor pogróżki co do własnego życia? Była jedna taka pogróżka. Zaraz po moim pierwszym występie 8 września poprzedniego roku. Powiem szczerze, że w tym czasie, ponieważ to było na samym początku, w ogóle to zignorowałem, bo myślałem, że jakiś wariat. No i może to był wariat, ale ponieważ w międzyczasie dostaję całą lawinę tych e-maili, które zieją nienawiścią, to jest oczywiste, że to jest nienawiść. Czyli ktoś steruje tą nienawiścią. Mam wrażenie, że w jakiejś gazecie, czy w jakimś telewizorze, w jakiejś stacji, ktoś kuluje nienawiścią i porusza tą całą grupę ludzi, którzy nie tylko do mnie wysyłają, ale wysyłają do moich zwierzchników, tak, do moich kolegów NASA. Mówią, że w ogóle najgorsze rzeczy. Szkoda słów. Panie profesorze, jak pan myśli, skąd się bierze ta lawina chamstwa? Czy pan profesor był przygotowany na to, że to chamstwo tak opanowało życie publiczne w Polsce? Od jakiego czasu nie jest pan w Polsce? I jak pan myśli, pan profesor, skąd się biorą te ataki? No to mówią, że chyba się psuje od głowy. Ja pamiętam taki incydent, który... jakiś tam prawie ważny minister napadł na panią. Także gdzieś to by się zdarzyło w Stanach Zjednoczonych, to by było aresztowane od razu. No i przestał być politykiem, w ogóle by przestał być żyć po prostu w publicznym sferze. Rozumiem, że dalej jest politykiem, tak? I dalej się tam komisja obrony, właśnie obronił polską opozycję. No więc nie jestem przygotowany na taką sytuację, ale to jest odpowiedź na pani pytanie. Panie profesorze, zanalizował pan raport MAK-u, zanalizował pan raport Komisji Millera i z tego co zrozumiałam, ze 100% pewnością możemy odrzucić, że teza zawarta w tych raportach, że brzoza ucięła skrzydło, możemy to odrzucić ze 100% pewnością, tak? No właśnie tak ocenili to profesorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, że właśnie brzoza ani błąd pilota nie mógł mieć wpływu na katastrofę tego samolotu.
to co... Mogę pan pokrótce dosłownie, bo my mamy dostęp do tych materiałów, do pana bardzo zresztą takich klarownych wyjaśnień, co się stało. Tylko tutaj, żeby streścić w krótkich słowach, dlaczego ta teza zawarta w raporcie Maku i w raporcie Millera jest nieprawdziwa i wobec tego, co się stało? No, tak jak wyjaśniam w swojej naukowej pracy, ja muszę państwu powiedzieć, że jestem naukowiec. Że ja się zajmuję wyłącznie nauką. Moja praca jest dość zaawansowaną pracą naukową i na podstawie metodologii i programów, jakie korporacje w Stanach Zjednoczonych wydały miliony dolarów, robią ten program, te programy rozwinąć. Ja sam mam fundusze kilku milionach dolarów, które dostałem, żeby właśnie ten program, tą metodologię rozwinąć. Także na podstawie użycia tego programu, tej metodologii, pokazałem, że pomimo, że drzewo, które przyjąłem 4 razy mocniejsze niż jakiekolwiek drzewo byłoby w stanie być, i samolot o skrzydle słabszy niż samolot i to skrzydło, w jakim on był, naprawdę przy każdej prędkości, przy każdą konfiguracji przecina to drzewo, czyli dlatego to drzewo nie może mieć żadnego wpływu, dlatego profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedzieli, no to nie mamy co dyskutować na temat drzewa, to już jest historia. No, zastanówmy się, co dalej. No, co dalej, to powiedział doktor Ladziński, tak? On mówi tutaj o dwóch wybuchach. Mówi, że pierwszy wybuch spowodował urwanie skrzydła. Drugi wybuch spowodował rozbicie kadłuba samolotu na części. No i potem część przednia już w odłączeniu od części środkowej i tylnej leciała. Część środkowa i tylna się obróciła z otwartym kadłubem już i całość runęła na ziemię. Ja z tych poprzednich pana wykładów, pana profesora, zapaliłem mi kilka takich zdań. Po pierwsze, że gdyby to skrzydło było urwane, tak jak podaje to raport Maku, to samolot musiałby wyciąć całą drogę, skosić całą drogę drzewa, na takiej wysokości był, jeśli wtedy uciął to brzozę, to musiałby wyciąć całą przesiekę w lesie, a ze zdjęć satelitarnych wiemy, że tego nie zrobił. I wiele bardzo takich konkretnych, sensownych argumentów, których nie da się obalić, a jednak rząd trwa przy raporcie Komisji Millera. Jak pan profesor to tłumaczy? Może rząd już nie trwa. Dostałem telefon od prokuratury, chcę się temu spotkać i zobaczymy. Miejmy nadzieję. Takim kolejnym faktem, który pan profesor, o którym się dowiadujemy, to że od momentu komendy odchodzimy, z normalną prędkością by się zniżał samolot 3-4 metry na sekundę, a on nurkuje w dół 8 do 16 metrów na sekundę. No tak, pan redaktor. Falkowski, w swoim artykule. Ja myślę, że tam było raczej 8-9 metrów na sekundę, ale to i tak jest 3 razy szybciej, czy 2 razy szybciej, 2,5 razy szybciej od tego, jak samolot schodzi przy lądowaniu. No, jest 3 metry na sekundę. To nie jest naturalne. To jest na pewno powód do podejrzenia, że coś się stało w tym momencie. Niestety jeszcze nikt tego nie badał, nie wiemy, co się stało, trzeba się tym zająć.
Mam nadzieję, że ponieważ już około 80 profesorów polskich zgłosiło się do pracy w tym kierunku i z Politechniki Warszawskiej, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z AGH, może jutro dołączy więcej z Politechniki Białostockiej, może z innych ośrodków. Słyszałem coś o Wacie, także może się zajmiemy, ktoś się zajmie ekspert tą właśnie tym odcinkiem, co mogło się zdarzyć. Ja wiem jedno, że na mój rozum nikt nie wchodzi w mgłę z podwójnie szybką prędkością, czy podwójnie szybką prędkością. To musi być jakaś awaria. Coś się musiało zdarzyć, ale co nie wiem. Za to według raportu Maku i raportu Millera po teoretycznie ścięciu brzozy czy odcięciu skrzydła przez brzozę samolot wznosi się z kilkukrotnie większą siłą do góry niż w ogóle techniczne możliwości tego samolotu, tak? Nie tylko tego samolotu, każdego samolotu. Cały samolot jest w stanie osiągnąć takich przyspieszeń, jakie musiałyby tam się zdarzyć, żeby lecieć zgodnie z trajektorią wyznaczoną przez Maki. W ciągu ułamka sekundy, 1/3 sekundy, zmiana prędkości tego typu, które tam byłaby potrzebna, aby podskoczyć najpierw na jeden poziom, potem zatrzymać się, czyli przyspieszenie w drugą stronę, bo to tak jest, proszę Państwa, każdy jeździ windą, prawda? Jak winda jedzie do góry, to się czujemy trochę ciężsi, czyli mamy przyspieszenie do dołu, większe od gier. Kiedy hamuje, czujemy się lżejsi. To samo i ten samolot musiałby wykonywać. Tam pasażerowie, jakby nie byli przypięci na pasami, to by już byli przylepieni do sufitu, a prawdopodobnie piloci by stracili już przytomność. Także to jest po prostu nierealne, choćby nawet wojskowe samoloty nie są w stanie przelecieć takimi tak gwałtownie. Także nic na to nie poradzę, ale to jest nie do zrobienia. No tak, a tutaj tak zwana światła część społeczeństwa uważa w ogóle, no wszystkich, właściwie powszechne jest przekonanie, zwłaszcza w mediach, że ktoś, kto nie wyklucza zamachu, jest szaleńcem. Jak pan profesor by to skomentował? Ja myślę, że każdy aspekt musi być wziąty pod uwagę aż do czasu eliminacji. Ja w swojej pracy właśnie mam zasadę pracy poprzez eliminację. Założyłem, że raport Maku, raport Millera są wiarygodne. I zacząłem dlatego pracować nad aspektem uderzenia w drzewo. Po długim czasie okazało się, że ten samolot w ogóle w to drzewo nie uderzył. Wyobrażam sobie pani, jak ja się czuję teraz? Ta praca poszła na marne. Zupełnie była niepotrzebna. Gdyby mnie powiedzieli, proszę nie robić tej pracy, to bym się mógł zająć czymś innym. A tak to się narobiłem, tylko ja, ale moi doktoranci, moi doktorzy, którzy pracują razem ze mną i na nic. To jak pan profesor ocenia fachowość komisji Millera? Nie mówię o fachowości komisji Marko, no to co do Rosjan to raczej wielokrotnie jakby Rosja udowadniała swoją wiarygodność na międzynarodowym. Obie komisje pogwałciły wszystkie punkty załącznika 13 umowy chicagowskiej, według której mieli procedować tą katastrofę. I nie są to przypadkowi ludzie, to są ludzie, którzy są powołani do takiej analizy i doskonale wiedzą, umieją czytać po polsku, po rosyjsku, po angielsku przypuszczam, co te normy mówią. A mówią, że wszystkie elementy tego samolotu muszą być znalezione, sfotografowane, mierzone, udokumentowane, potem pozbierane, to jest napisane tam w zamkniętej hali. Czy ktoś widział zamkniętą halę? Potem miało być tam wszystko zrekonstruowane. To są wymogi tego załącznika 13. Po kolei wszystkie od A do Z zostały pogwałcone. Jaką mamy możliwość prawną postawienia, znaczy wyciągnięcia konsekwencji od tych ludzi, którzy byli odpowiedzialni za to, żeby te wymogi były spełnione, a nie dopilnowali tej roboty, albo po prostu ją
no nie wiem, albo dokonali jakiegoś sabotażu. No, no niestety, nie jestem prawnikiem, także nie umiem odpowiedzieć na pani pytanie, ale chciałbym się zapytać prawników. Wiem, że w październiku ma być specjalna konferencja prawników również zorganizowana, aby właśnie analizować sprawy prawne. Także sobie dobrze byłoby się to, o to zapytać. Ostatnie moje pytanie. Powiedział pan profesor, że wielu naukowców w tej chwili w Polsce próbuje dołączyć i pomóc coś zrobić w tej sprawie, ale też wiem, że spotykał się pan profesor z takim ostracyzmem i odmową pomocy. I chciałabym się zapytać, kto panu odmówił podania specyfikacji samolotu Tu-154? Czy taka się rzecz wydarzyła i jeśli tak, to jacy naukowcy panu odmówili pomocy? Nie, to nie to jest tak, że ja poprosiłem jakiegoś pana Cińskiego, który pani pomoże i on rozmawia. Ja rzuciłem, że tak powiem, hasło na wiatr. Bo ja nie wiem, kto to jest odpowiedzialny, kto posiada te dokumenty. Wiem, że te dokumenty na pewno istnieją. Na pewno w tym kraju istnieją. Ale kto personalnie jest odpowiedzialny za ten dokument, to ja nie wiem. Ja w związku z tym miałem nadzieję, że jeżeli te osoby naiwne oczywiście. Będą wiedziały, że ja tak z tym tematem pracuję, to będą starały się mnie czy innym osobom pracującym nad tym tematem pomóc. Ale takiej pomocy nikt do tej pory nie dał. Natomiast wczoraj chyba w Telewizji Polskiej miałem program 10-minutowy i tam no, staram się być bardzo kulturalny i zaprosić, wyciągnąć rękę do strony przeciwnej, drugiej. Usiądźmy, porozmawiajmy, jak naukowiec z naukowcem. No i okazuje się podobno, że tam napisali, że profesor Gniela się wycofuje, że tam ma teraz błędy i tak dalej. Nic takiego, proszę państwa, nie powiedziałem, czyli wizualnie to powiem tak, ja wyciągnąłem rękę, a oni tą rękę ugryźli. Muszę bardzo ostatnie pytanie. Panie profesorze, jak pan postrzega w ogóle to, co się dzieje w Polsce? I od ilu lat jest pan poseł? Jak pan postrzega z perspektywy tego zetknięcia się z Polską w tej chwili? Jestem absolutnie zaskoczony, przerażony, w ogóle nie rozumiem. Nic nie rozumiem. Absolutnie nie rozumiem, co się dzieje. Ja... A tatuś musi. A my musimy. Ja rozumiem. No, mi żal. Mi bardzo państwa żal. Bo... ja nawet jeżeli dostaję te e-maile, to ja, tak jak mówię, kto inny się nimi zajmuje. Moja instytucja, uniwersytet, w którym pracuję, jak prezydent tej instytucji dostał taki e-mail, to przyszedł personalnie do mnie do pokoju i powiedział: profesorze, widzimy na widzę, że pan robi jakąś ważną rzeczą, bo takich e-maili to pan by nie dostał. Na trzecim razie. Może zdanie tylko. Panie profesorze, czy dobrze rozumiem, że stan odkształcenia tego podbrzusza samolotu w drugą stronę oznacza, że musiało dojść do wybuchu? Tak, oczywiście. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, że były wybuchy jeden lub dwa i że na pewno jeden był wewnątrz tego samolotu w kadłubie. Nie wiemy jeszcze, co spowodowało ten wybuch, jakie środki były użyte, znaczy jakie spowodowało to. Może być naturalny wybuch, może być paliwo, może być paliwo spowodowane jakimś zapłonem. Do tego właśnie potrzeba zrobić analizy. Nie musi to wcale być dramat, proszę państwa. To, że ktoś powiedział, że to od razu jest zamach, to też nie jest tak. Może być, zamach jest jednym z elementów, ale może być wiele, wiele różnych elementów, które mogą być w tej gamie możliwości. Ja mam nadzieję, że naukowcy w Polsce, niezależnie od ich, że tak powiem, politycznej pozycji, będą razem współpracowali przy jednym stole, razem, bo tylko jak będziemy razem, będzie w nas siła. Ja zapraszam do współpracy ze mną wszystkich naukowców. Dziękuję bardzo. Bardzo panu profesorowi serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za wszystko, co pan robił.
bo pan nie tylko poświęca się czas w pracy talent, ale także niestety musi znosić, przepraszamy za to, bo musi pan znosić konsekwencje tego pójścia pod prąd. I za to całe państwo bardzo pana przepraszamy, a jednocześnie bardzo dziękujemy za wszystko, co pan robi. Jesteśmy z pana bardzo dobrze. Proszę państwa, prawda i panu profesorowi. Panie profesorze, proszę przyjąć jeszcze odznakę.